No hej, oto kolejna książka, pierwsza duża książka dla małych dzieci, która znalazła się w moich rękach. Są to zwierzęta. Jak sami widzicie, na obrazku mamy zdjęcie lwa małego. A przez to, że to wydaje National Geographic, więc spodziewałem się bardzo fajnego wydania. I nie zawiodłem się. Jest tu dużo więcej informacji niż w książce o dinozaurach, ale to jest zrozumiałe, ponieważ te zwierzęta żyją obecnie na Ziemi. Forma jest trochę inna. Mamy listę, fakty. No a potem się zaczynają ciekawostki i miejsce, gdzie żyją, jakie duże dorastają. Wszystko jest ilustrowane bardzo pięknymi zdjęciami, w bardzo fajnej formie. Ogólnie książka bardzo fajna. Zdjęcia naprawdę są fajnie dobrane. Jak na przykład tu ojca z dzieckiem. Mamy tu cały przekrój geograficzny i biologiczny naszej planety. Nie ma tu oczywiście wszystkich gatunków, no bo jak na książkę, która ma tam sto parę stron, to byłoby niemożliwe. W serii mamy trzy te książki: dinozaury, pojazdy oraz zwierzęta. Jeżeli chodzi o taką małą książkę, taki format, to naprawdę warto kupić i warto się zapoznać z tą pozycją. Wydawcą w Polsce jest Olesiejuk, więc to też jest bardzo fajna firma, bardzo fajny wydawca. Bardzo ciekawe rzeczy ma w swojej ofercie, polecam. Możecie sobie sprawdzić. Jeżeli chodzi dla dzieci, to na pewno znajdzie każdy ktoś coś dla siebie. Tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Hej!